Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. To jest program Gość Dnia w telewizji Wałbrzych. A dziś w studio już się boję Arkadiusz Kaczmarek, pretendent do tytułu Mistrza Świata w kickboxingu. Tak jest. Witam serdecznie studio. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie redaktora. Jeszcze bez rękawic, jeszcze bez ringowego szlafroku. Jak nastroje przed galą, która już 27 maja w Siebodzicach? Myślę, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Czuję się dobrze. Czuję się dobrze. Jestem zdeterminowany. Myślę, że ten pas zdobędę, będę walczył ostro. Jeżeli byśmy wrócili, cofnęli się paręnaście lat wstecz, pamięta Pan swoją pierwsze spotkanie z boksem, z kickboxingiem? No tak, pamiętam. Takich rzeczy się nie zapomina. Zaczynałem od karate w 1987 roku. Mam w tym roku zbieżność sytuacji. Mam 25-lecie kariery zawodniczej i w sumie trenerskiej, bo to się wszystko tak zbiegło. Pamiętam, trenowałem karate Goju-Ryu, Jurka, świętej pamięci trenera, wspaniałego senseja, trenera ze Świebodzic, Jurka Wesołowskiego. Pamiętam te pierwsze zajęcia, obejrzałem film Wejście Smoka. No właśnie chciałem powiedzieć. I tak się zaczęło. Obejrzałem Wejście Smoka, Bruce Lee i to już na początku nauka szła w las, a żyłem karate, drogą karate. A skąd pomysł na to, żeby z karate przejść do kickboxingu? No, pod koniec lat 80. Zaczął się taki wielki boom na kickboxing. Marek Piotrowski, Przemek Saleta, Czarek Podraza, Józef Warchoł, Piotr Siegoczyński. To są takie ikony naszego kickboxingu, polskiego kickboxingu. I tu gdzieś w karate uciekłem z karate, że tak powiem, męczyło mnie kata. Ja sobie nie radziłem z tym kata. Egzamin cały zdawałem, wszystko pięknie, elementy walki, elementy techniczne. Przechodziliśmy do kata, nie miałem do tego głowy. Wszyscy robili w lewo, ja robiłem w prawo. Z tego względu, że dosyć dobrze walczyłem, zawsze gdzieś miałem ten dryg do tych walk, no to przechodziłem te egzaminy, a nie ukrywam, że też i parę egzaminów nie zdałem w karate. I powstał wspaniały sport kickboxing. On powstał w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, pod koniec lat 60. praktycznie, ale początek lat 70. powstał ten kickboxing. I to jest wrzucone wszystko w jeden worek. Są rękawice, jest sprzęt, jest walka, fair play i to jest ważne. Czy to jest sport dla młodych ludzi? Również, oczywiście, jak najbardziej. Ja prowadzę sekcję kickboxingu w Świebodzicach, prowadzę sekcję w Świdnicy. Myślę, że tak, że jest, tak, bo kickboxing się dzieli na formy walki. Jest semi-kontakt, jest light kontakt, jest full kontakt, jest low kick, jest K1 rules. Czyli każdy młody człowiek tam się odnajdzie. To ja mówię, potrafię odnaleźć talent w każdym dzieciaku, bo nie każdy nadaje się. Boks jest też pięknym sportem, również boksowałem. Boks jest pięknym sportem, ale to jest sport tylko dla twardzieli. A w kickboxingu znajdą się nawet zawodnicy, którzy mają słabszą psychikę, są dobrze wyszkoleni technicznie. Proszę bardzo, jest semikontakt, walczy w semikontakcie, może być mistrzem świata w semikontakcie. Jest pełny twardziel, mamy formułę full contact, mamy full contact z low kickiem, mamy K1 rules. Proszę bardzo, sprawdzają się twardzielie, ludzie twardzi psychicznie i tak dalej. Czyli każdy tu znajdzie miejsce dla siebie. Czyli to nie jest tak, że tylko jeżeli ktoś, nie wiem, ćwiczył 10 lat na siłowni, jest napakowanym wielką szafą, może przyjść na takie zajęcia. To są także zajęcia dla tych, którzy no, nie wyglądają, powiedzmy sobie szczerze, jak... Przede wszystkim dla tych. Większość zawodników z kickboxingu są to niepozorni ludzie, skromni. Wiadomo, waga, kategoria wagowa, bo jest super ciężka, półciężka, no to wiadomo, że to widać, że jest wielki chłop i tak dalej. Ale i walczą zawodnicy w kategorii 54 kilo, 57 kilo, 60 kilo, 63 kilo. No to są kategorie wagowe. Są niepozorni ludzie, ale naprawdę potrafią wiele zrobić. Wiele zrobić. Wróćmy do gali, która jest 27 maja w Siebodzicach. Ile czasu trzeba było przygotowywać tą imprezę, żeby do nas, w nasz region ściągnąć takie nazwiska, żeby u nas odbyła się walka o tytuł mistrzowski? Tak jest. Praktycznie to wyszło tak nagle. Przygotowywaliśmy się przez 3 miesiące do imprezy, ale o imprezie wiedzieliśmy, że będziemy ją robić rok temu. Ale tylko o amatorskiej rywalizacji.
Ale stało się tak, że wystartowałem na Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku we Włoszech, zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Świata w Muay Thai, w tajskim boksie, w troszeczkę mniejszej federacji, jaką jest WTK, ale ściśle współpracująca z WKA. Był tam obecny Klaus, dyrektor generalny na Europę Federacji WKA, najstarszej federacji światowego kickboxingu WKA. I obejrzał kilka moich walk. Ściśle współpracujemy na zasadzie zarządu. I Paul Martin Dąbrowski z Wielkiej Brytanii poparł moją osobę, że jako jestem w ścisłej czołówce światowej, powinienem zasłużyć na to, żeby zawalczyć o tytuł mistrza świata zawodowców. I stąd padł taki pomysł. Czy zaproponował mi menadżer Klaus i pan Paul Martin, czy chce? Czy chce spróbować? Kto będzie przeciwnikiem? Przeciwnikiem jest Gareth Richards, bardzo mocny zawodnik z Wielkiej Brytanii. Większość walk wygrywa przed czasem. Jest takim, jest mniej wyszkolonym technicznym zawodnikiem, ale nokautującym zawodnikiem. Ma kopa w ręce. To nie będzie spacerek. Nie będzie. Nie ukrywajmy. Oczywiście. Nie jest pan faworytem, też nie ukrywajmy, oczywiście. Chociaż cała, że tak powiem, hala będzie dopingowała za panem. Jednak to nie będzie łatwa walka, przewidziane jest 10 rund. Wiadomo, jak jest w walkach zawodowych, często kończą się przed czasem, nokautem, rzuceniem ręcznika. Oczywiście. Jak przygotowuje się pan, bo teraz już tak naprawdę już chyba tylko psychicznie, do tego, by powalczyć o ten pas? Powiem tak, walka rzeczywiście będzie bardzo ciężka i zacięta. Ja po prostu tej szansy nie mogę zmarnować, tak sobie powiedziałem. Tak jak mówię, trzykrotnie stałem jako brązowy medalista Mistrzostw Świata, trzykrotnie jako wicemistrz Europy, wielokrotnie na podium Mistrzostw Polski. Potrafię ukąsić dosyć mocno, potrafię kopnąć również też mocno. Myślę, że również musi na mnie uważać. Walki łatwo też nie oddam, ale niestety jest faworytem. Jest zawodowym mistrzem świata, obronił ten pas już kilkakrotnie. Ma bardzo mocnego kopa, tak jak powiedziałem, i w ręce. Słabiej kopie. No, ciężka walka mnie czeka, ale postaram się moich kibiców, moich fanów... Trzeba będzie unikać tych prostych albo sierpowych? Sierpowych, przede wszystkim bardzo mocne uderzenia ma, sierpowe, silne. No, analizowaliśmy z trenerami każdy ułamek tej walki, każde walki tego zawodnika jest naprawdę mocny, silny facet. Impreza w Siebolicach to nie tylko walka zawodowa, która będzie uhonorowaniem całego dnia tak naprawdę wieczorów, bo najpierw mamy Puchar Świata WKA, tam są walki eliminacyjne, walki finałowe. Całość, że tak powiem, będzie trwała od godziny 8, wtedy jest rejestracja, ważenie zawodników. Od kiedy mogą kibice tak naprawdę przychodzić do hali w Siebolicach? Od godziny 12 myślę, że już spokojnie mogą przychodzić, nawet już na plakatach tak będzie, już na banerach reklamowych, już na spotach reklamowych jest godzina 12, rozpoczęcie walk. Zaczyna się rywalizacja dzieci, chłopców, kadetów, seniorów, juniorów, juniorek, seniorek. Po prostu każda kategoria, każda odmiana walki będzie ten semi-kontakt, co wspomniałem, będzie light kontakt, będzie full kontakt, będzie K1, będzie Muay Thai. Zgłosiło się 10 krajów. Nie ukrywam, że właśnie na ten moje 25-lecie mojej kariery sportowej tak się sprężyli i powiedzieli, przyjadą do siebie, bo Siebolice to jest małe miasto, a ściągnęło tyle fajnych klubów. Będzie Iran, będzie Algieria, będą Niemcy, będzie Wielka Brytania, jest Słowacja, jest naprawdę wiele krajów. Czy już można kupować bilety na tą imprezę? Tak, już bilety są w sprzedaży. Bilety są do kupienia w restauracji pizzernia Travis Świdnica, do kupienia Osir Świebodzice Mieszka Starego, klub K10, w którym pracuję również, pomagam tam w ochronie, klub K10 Wałbrzych. I kasa, wiadomo, ja tak z doświadczenia wiemy, że większość biletów będzie się schodzić w dniu imprezy przy kasie. Ale również. Jak ktoś nie chce stać w kolejkach, już może kupić. Oczywiście może kupić, nie ma problemu. Na ile kibiców liczycie? Powiem tak, no, ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że zapełnimy halę. No, myślę, że zapełnimy halę. No, cała hala to jest 1000 osób. Myślę, że mam tych fanów. Na pewno przyjdą też i wrogowie, którzy życzą mi jak najgorzej, ale jak ja to mówię, ktoś z tej hali wyjdzie zadowolony. A czy kiedy walczy się na ringu, jest się tak skupionym na walce,
czy tą trzecią rękę tego kibica słychać? Powiem tak, nie, jak już jest, wychodząc do walki, już jesteś skoncentrowany, myślisz, że naprawdę trzeba się wyciszyć, trzeba się skoncentrować na tym, co cię czeka, co masz zrobić, jak masz to zrobić. Wychodzisz do niego, nie, tego się nie słyszy. Czasami coś, jakiś tam odgłos, coś tam. To dopiero się widzi, jak to się ogląda później z realizacji telewizji, czy tam z naszych jakichś tam prywatnych kamer. To się słyszy, jak tam krzyczą Arek. Ale tak, w czasie walki rzadko się cokolwiek słyszy. Ewentualnie trenera gdzieś staram się wysłuchiwać, bo to jest bardzo ważne. Ja staram się bardzo słuchać trenerów swoich, którzy mi mówią, co mam robić, jak mam robić, ale raczej tego się nie słyszy. Jesteś wykluczony. Myślisz o tym, co masz zrobić. A co się czuje po tym, kiedy już stukniecie się rękawicami przed tym pierwszym ciosem? No jest potężna adrenalina, no strasznie ciśnienie skacze, jest coś niesamowitego, tym bardziej, że walczysz u siebie. Wiesz, że cały klub twój przychodzi, przychodzą przyjaciele, przychodzą kibice, przychodzą władze miasta. Wielu ludzi przychodzi, którzy cię znają i mówią, no Arek to wygra. Jak ja czytam komentarze, pierwsza runda, druga, trzecia, Boże, Mike Tyson, ja muszę to wygrać. Jest tak, koncentrujesz się nad walką, chcesz to zrobić, robisz. I praktycznie nie czujesz nic, jest tylko ciśnienie i myślisz jedno, Boże, muszę to wygrać. I to się robi. Wszystkie później te ciosy, które się przyjmuje, czy na gardę, czy te, które przez tą gardę przejdą, to odczuwa się później dopiero? Odczuwasz później, tak. To jest po prostu po walce, zaczynają ręce puchnąć, oczy, zależy ile przyjąłeś ciosów. Ja się staram jak najmniej przyjąć ciosów, ale niestety to jest, są sporty walki, są kopnięcia. Jak dobrze czysto trafi z nogi się zawodnika w głowę, no to może być knockout, nie? Więc boli bardzo, ale to później. Czego powinien się bać przeciwnik? Potrafię też mocno uderzyć, też potrafię mocno kopnąć, ale ja jestem zawodnikiem, który walczy z błędu. Ja zawsze z błędu walczyłem. Ja bardziej byłem zawodnikiem technicznym, bardziej przepuszczałem, zachodziłem zawodnika, punktowałem, kąsałem, jak ja to mówię, kąsałem, aż w pewnym momencie gdzieś trafię go na tą szufladę, na tą półę, jak to się mówi w naszym sloganie, na tą brodę i że mi się uda go znakautować, albo będę próbował kopnięciem obrotowym na wątrobę. Też skuteczne. Też skuteczne, bardzo skuteczne. Bardzo boli. Bardzo boli i ciężko się podnieść z deski. Ciężko się podnieść. Tak. Trzymamy kciuki. 27 maja w Siebulicach. Bilety już można kupić. Arkadiusz Kaczmarek będzie walczył o tytuł Mistrza Świata. Ostatnie pytanie, trochę tremy jest? Jest. Tak jeszcze raz wspomnę, że walczę u siebie. Nasz klub, w którym trenuje młodzież w Siebodzicach, w Świdnicy, w Dobromierzu, w Roztoce, to jest około 100 ludzi. Jest to 100 ludzi. Teraz tak, każdy tych 100 ludzi ma rodziców, kuzynów, braci, którzy... Ci uczniowie nas promują, mówią o nas dobrze, mówią, że fajny chłop ten Arek, czy tam Krystian, fajni ludzie i to napędza, to jest całe te koło napędowe. I myślę, że jest presja straszna, że to jest u nas, ale ja się cieszę, że jest u nas. No. Ja się cieszę, że jest u nas, bo może przejdę do historii, znaczy już przechodzę do historii jako pretendent do tytułu zawodowego mistrza świata, ale walczę w Siebulicach, tam gdzie się urodziłem i to jest dla mnie bardzo ważne, bo tam się urodziłem, tam się wychowałem i tam mogę zdobyć ten pas. Trzymamy kciuki, proszę nie dziękować. Będziemy na pewno tej gali, będziemy czekać na ten moment, kiedy ten słynny pas metalowy zniesie Pan nad głowę. Dziękuję bardzo, myślę, że się uda. Trzymamy, drodzy Państwo... Trzymajcie za mnie kciuki. Trzymajmy wszyscy kciuki, bądźmy tam w hali 27 maja w Siebulicach, bilety już można kupić, bo chociaż tego dopingu, tak jak powiedział Pan Arek Kaczmarek, tak naprawdę w czasie walki się nie słyszy, to... Ale jest ważne. W tym czasie, kiedy się wychodzi na tą walkę, w czasie prezentacji, to jest tak zwana trzecia ręka. Tak jest. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Kaczmarek, pretendent do tytułu Mistrza Świata w kickboxingu, o który zawalczy w Siebodzicach, był dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Dziękuję za wizytę. Serdecznie dziękuję widzom, panu redaktorowi i trzymajcie za mnie kciuki, żebym został zawodowym mistrzem świata. Dziękuję. Trzymamy. Dziękuję bardzo.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.